Witajcie na kanale Gicy Gracze i Testerzy. Z wami dzisiaj Doman. Adson, dzień dobry. I nowiuśka generacja Sangyonga Rexstona G4. Polecamy wam też test starszej generacji, byście sobie mogli zobaczyć. Na naszym kanale dostępny jest ten materiał. Rexston zmienił się diametralnie. Nie do poznania. No nie do poznania i nie z Poznania. Ten jest po prostu prześliczny. Już widać wszędzie te europejskie zacięcia. Nie poszli w stronę tych starych Rexstonów, tych starych Sangyongów, tylko już taki typowy Europejczyk. Wielki, olbrzymi, mega ogromny, tak można powiedzieć, ale też od razu widać, że już i Sangyong jest jakby zwolennikiem tej mody, gdzie wszystkie modele są do siebie podobne, tylko jedne mniejsze, drugie większe, bo przecież testowaliśmy już inne też samochody Sangyonga i trochę z przodu, trochę z tyłu będą podobne, ale po kolei. W przednich partiach zauważymy masywny grill, zauważymy logo Sangyonga, chromowane elementy, lampy, które też zostały całkowicie przebudowane z LEDami do jazdy dziennej, fajnie przetłoczoną maskę. No muszę przyznać, że morda tego samochodu niesamowicie mi się podoba. Jest nowoczesna, stonowana. Trochę, gdy z daleka moi znajomi widzieli tego Sangyonga, twierdzili, że jest podobny do Land Cruisera. Ale od Land Cruisera jest większy. Muszę przyznać, że jest to kawał bryki. Kawał samej maski. Zobacz, jaka jest ogromna. A pod tą maską wcale nie kryje się taki super wielki silnik. Tak, w ogóle to w momencie oglądania tego materiału jeszcze nie ma na polskim, w momencie opublikowania tego materiału jeszcze nie ma na polskim rynku jednostek benzynowych. One będą jakoś w pierwszym kwartale 2017 roku dostępne. Tutaj diesel, ale o tym też powiemy dokładnie za chwilę. Jak już patrzymy na bok tego samochodu, to warto wiedzieć, że w stosunku do poprzednika nadwozie jest dłuższe. Teraz mamy 385 cm, szersze. 485 powiedziałem centymetrów długości, szersze 196 cm, rozstaw osi to natomiast 286 cm i prześwit, który sugeruje nam, że jest to samochód, który spokojnie możemy zabrać w teren, bo wyobraźcie sobie, że mamy tutaj 224 mm. Tak właśnie nad ziemią zawieszony jest Rexston G4. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, to co przede wszystkim powinno zainteresować fanów troszkę bardziej terenowej jazdy, to jest jeden z niewielu modeli, który został oparty o ramę podłużnicową dokładnie. I która spisuje się zarówno świetnie jak i w terenie, jak i na drogach asfaltowych. Dokładnie, bo taka rama odporna jest na przeciążenia, rama quad frame, tak się ona dokładnie nazywa. Wytrzymałość pojazdu zwiększona przy zachowaniu jak najmniejszej masy. Rexston G4 może ważyć nawet 2,2 tony. Nasza wersja waży 2,1 gdzieś, czyli 2100 kg, no to sporo, bo to jest naprawdę masywny i ciężki samochód. Co ciekawe, nadwozie jest przymocowane do ramy w 8 punktach i to ma poprawić sterowność, to ma poprawić też jakość jazdy, ale o tym powiemy wam, jak już się w drogę wybierzemy. Piękna sylwetka tego samochodu, Burzyk przez chwilę pokazywał wam bok tego samochodu, teraz widzę, że najeżdża na lusterko. Lusterko z oczywiście kierunkowskazem, lusterko też z kamerką wbudowaną pod nim, bo mamy tutaj system kamer 360 stopni. Fajnie to wszystko plastikami obudowane, prawda? Tak, już widać, że mamy delikatne zacięcie terenowe poprzez to, żeby jakieś kamienie nie uszkodziły nam lakieru na progach czy też na nadkolach. No i widać te 20-calowe felgi. Tak, ale zwróć uwagę, że w tym samochodzie 20 to wyglądają jak 17, jak 15 nawet. A tutaj mamy 20, 255-50 bodajże. Teraz już dokładnie nie pamiętam, nie chcę mi się podchodzić, ale chyba tak to rozwiązano. I co jest bardzo, bardzo ważne, ten projekt felg, taki też rzucający się w oczy, chromowany troszkę bym powiedział. Wiesz co, przypominają mi felgi takie skodowe. No, możliwe faktycznie, że do Skody tutaj troszkę porównania będzie. Wysoko umiejscowiona linia szyb, relingi dachowe, obramowania, przyciemniane tylne szyby. To rzuci się w szczególności w oczy, gdy spojrzymy na sylwetkę tego naprawdę długiego samochodu. Dobra, idziemy w tylne partie Rexstona G4. No i już widać te przetłoczenia, które zaczynają się od tylnych drzwi. Jest delikatnie poszerzony po boku. Mhm. I co, z przodu też jest tak troszkę poszerzony, teraz z tej perspektywy to widać. Co twierdzili projektanci, że nawiązywali do niedźwiedzia polarnego. Ach kurczę, takiego koreańskiego pewnie niedźwiedzia polarnego. No i powiem ci, że chyba im się udało. Jest taki dość... Ja chyba nie mam aż takiej wyobraźni, żeby widzieć tutaj niedźwiedzia polarnego. A podobno logo Rexstona to są skrzydła smoka. O, kiedyś to rozkminialiśmy. Słuchajcie, w tylnych partiach też jest nowocześnie, też jest inaczej, trochę chromowanych elementów.
logo Rexton, spoiler tuż przy dachu ze światłem stopu, rekinek, fajne też przetłoczenia na dachu, gdy spojrzymy na nie. No ale musimy stać wyżej, żeby je zobaczyć. No teraz akurat jesteśmy tak usytuowani, że tak powiem, dzięki temu, że Rexton stoi troszkę w dołku, że możemy to dojrzeć. Fajnie też, że obudowali plastikami tył. No umówmy się, z racji, że to samochód, który ma naprawdę dobrze pracujący napęd 4x4, to nie jest tak jak w tych SUV-ach, które są dostępne. To możemy jechać gdzieś, troszkę go ubłocić, jakieś kamyczki będą strzelać, no i wtedy faktycznie przyda nam się to obudowanie plastikami. Okej, okay. Z tyłu jest ładnie, z tyłu jest nowocześnie. Wchodzimy do środka, panie Adsonie. Czyli otwieramy tylnią klapę. A jako, że jest ogromna, to zastosowany został podnośnik automatyczny. Zarówno ze środka, jak i oczywiście z pozycji klapy możemy otworzyć. Tutaj też kamerka cofania. I od razu, jak już Burzyk pokaże kamerkę, to co nam się rzuci w oczy, to jest ogrom miejsca. Ogrom miejsca, moi drodzy. Ssangyong Rexton G4 może być dostępny w wersji 5- i 7-osobowej. Tak się składa, że ta wersja jest 5-osobowa, ale tam mamy takie elementy przygotowane też pod jeszcze dodatkową dwójkę z tyłu. Tylko, że no wtedy... Ciężko będzie tam wejść. Tak, miejsca zbyt dużo nie będzie i osoby, które są mniejsze raczej mogą się tam spokojnie wcisnąć. No i słów kilka o tym, jak ten bagażnik objętościowo wypada. Myślę, że jakbyśmy tam we trzech weszli, to byśmy się spokojnie tutaj wszyscy zmieścili, bo w wariancie 5-osobowym mamy 784 litry. Przy 7 czynnych miejscach, gdy mamy 7 miejsc tutaj, moi drodzy, 236 litrów nadal będzie, więc i tak nadal jakieś tam torby, bagaże się nam zmieszczą, a gdy położymy fotele tutaj, gdy położymy fotele w tej wersji 5-osobowej, aż muszę to sprawdzić, bo nie uwierzyłem, jak to zobaczyłem, prawie bez 3 litrów 2000 litrów mamy. Moc miejsca, jeszcze przydałby się tu teraz grill, piwko. Słuchaj, no i nie będzie padało nawet, ale jak chcemy gdzieś jechać w dalszą podróż, to nie musimy kempingu ze sobą brać, bo możemy się położyć spokojnie z tyłu, fotele położyć, kołdrę jakąś rzucić i śpimy elegancko, tylko wygodnie sobie. Wtedy by się przydało wybasto na wyposażeniu, a nie wiem, czy jest dostępne w Ssangyongu. Odnośnie przyczepy kempingowej jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Rexton może ciągnąć tutaj oczywiście przyczepy. O, proszę bardzo, mam tą informację, na której mi zależało. Przyczepa hamowana o masie 2700-3000 kg. Niehamowana o masie 750 kg, więc można spokojnie na wycieczkę się wybrać z tym Ssangyongiem. No dobra, słuchajcie, bo tak żeśmy nie pokazali w ogóle, co tu się znajduje. Tu mamy zestaw naprawczy i jakieś podstawowe klucze. Otwieramy go z tej pozycji, nie będziemy już teraz tego otwierać, teraz tego nie zamknę. Za mną jest gaśnica, płyn do szyb, klucze zawiązane ładnie i zapakowane również. Świątecznie, jest też gniazdo 12 V, 12, tak. Tutaj jakieś też elementy przygotowane pod miejsca. Przemyślane tu jest wszystko, ale w każdym calu. Zobacz, tutaj nie możemy dostać się pod podłogę. Uklęknę, chociaż pewnie będę miał mokre kolano. Niestety nie mamy tutaj koła zapasowego, ale podejrzewam, że jeżeli koło zapasowe jest w Rexstonie, to jest na pewno od spodu, bo jest tam taka dosyć duża przestrzeń, tak żeby koło zapasowe wcisnąć. Dobra, chodźmy do środka, bo tak opowiadamy o wyglądzie zewnętrznym, już ten film trwa bardzo długo, a tam jest niesamowicie ekskluzywnie. Zwiedzanie Rexstona G4 zaczniemy od tyłu, gdzie naprawdę duży komfort i luksusowy wygląd, który zaczyna się już na drzwiach. Boczki drzwi wykonane z miękkich tworzyw sztucznych, przeplatanych srebrnymi plastikami oraz taką jakby skórą, lekko brązową. Mamy przeszycia nićmi fajnymi i duży schowek z przedziałką na kubeczek i jakieś drobne rzeczy. Również maskownice głośnika. Jak widzicie, na boczku jest sterowanie elektryczne szybami plus, co ciekawe, podgrzewanie tylnych siedzeń. Świetna rzecz. Same siedzenia na dole, jak widzicie, są bardzo wygodnie składane. Prosta konstrukcja, jedną wajchą składamy oparcie. Jeśli taka przestrzeń bagażowa nas interesuje, to dobrze. Jeśli nie, to mamy możliwość uzyskania takiej przestrzeni, która naprawdę jest już imponująca. Ale to na razie niepotrzebne. Przywróćmy wszystko do tego, jak było na początku. Bardzo fajnie wykonana tapicerka, skóra. Bodajże w najbogatszej wersji nappa, montowania Isofixów, delikatnie wyprofilowane te kanapy, fajne regulowane zagłówki, połączenie tego takiego beżu, jak na moją znajomość kolorów, z ciemnym grafitem, wygląda
obłędnie. Jest podłokietnik, który troszeczkę moim zdaniem za nisko opada. Trochę mnie to zastanawia, no ale tak widocznie. Tak powinien być. Musi być, tak powinien się trzymać. No właśnie, może to po prostu jest jakaś podporka, której nie do końca wiemy jak ustawić, no ale niech będzie. Są dwa cup holdery, też jest w porządku. Wsiadanie tego samochodu jest lekko utrudnione, ale wygodne w sumie. Zależy dla kogo, no bardzo wysoko się wsiada. O! I kanapa tylna jest usadzona wyżej niż przednie fotele. Jak widzicie, zero tunela środkowego w zasadzie. Można spokojnie sobie na tym miejscu siedzieć. Bardzo dużo przestrzeni, zarówno nad głową. Człowiek 185 cm ma jeszcze sporo rezerwy. Jak i na nogi i kolana. Siedzi się tu bardzo wygodnie. Tylne oparcia troszeczkę tworzywa sztucznego twardego, ale nie sięga się do niego, więc nie jest to uciążliwe. Plus kieszeń na drobiazgi. Jak widzicie, z tyłu są też nawiewy klimatyzacji oraz gniazdo ładowania USB plus tradycyjne gniazdko 220V, które żeby uruchomić należy postawić w tej pozycji i wpiąć wtyczkę. Taka blokada może przed dziećmi, może po prostu przed pasażerami. Z tyłu bardzo luksusowo, bardzo wygodnie, absolutnie nie czuć tutaj żadnego koreańskiego oszczędzania. Jest cholernie dobrze. Wnętrze Rexona nie może się nie podobać. Zwróćcie uwagę w tej najbogatszej, szafirowej wersji na wykończenie foteli kierowcy i pasażera. Pikowana skóra nappa, fotele są wentylowane i podgrzewane, zapewniają nam dobre trzymanie boczne, zapewniają nam niesamowity komfort na dłuższych odcinkach. W dodatku zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera regulowany jest elektronicznie, zarówno jeżeli chodzi o wysokość, jak i odległość, ale też oparcie jest regulowane elektronicznie. Fajne brązowe wykończenie nadaje ekskluzywności temu modelowi, ale jeszcze wróćmy na chwilkę troszkę na zewnętrzne partie. Pokażmy otwarte drzwi, które też zostały wykonane z kilku materiałów. Podłokietniki obszyte skórą. Niestety, ale mamy tutaj błyszczące tworzywo sztuczne i obawiam się, że po jakimś czasie plastiki na przyciskach będą nam się wycierać, ale tam jak widzicie mamy pełny system zarządzania. Lusterkami i szybami. Całkiem spore pojemniki na butelki, na jakieś różne inne, może garmażeryjne wyroby. Obudowa głośnika z tworzywa sztucznego. Tutaj aluminium nie znajdziemy w tym samochodzie. Wszystko to tworzywo sztuczne. No i też dzięki temu samochód jest tańszy niż chociażby, nie wiem, Volvo XC90, które moim zdaniem w środku wygląda bardzo podobnie. Zwłaszcza regulacja, a raczej zapisanie ustawień foteli. Tylko że w Volvo tam mieliśmy aluminium, a tutaj mamy wszędzie czarne albo srebrne tworzywo sztuczne. Chodźmy tak bardziej do środeczka. A właśnie, wsiadanie do tego samochodu to jest sztuka nie lada. Żadnego podejściku tutaj nie mamy jak w pick-upach. Ale mam błoto pod butem, kurwa. Chodźmy tutaj, panie Adsonie. Pokażmy multum przycisków, kontrola trakcji, asystent zjazdu ze wzniesienia, monitorowanie linii, otwieranie klapy bagażnika. Zaraz sprawdzimy, czy możemy otwierać i zamykać. Niech się otworzy na spokojnie. Tutaj też czujniki parkowania, czujnik zbliżeniowy. Możemy uruchomić kamerkę cofania i możemy też odciąć dopływ prądu do tego kontaktu, który Daniel pokazywał z tyłu. Elegancko zamyka i otwiera nam się od wewnątrz. Tutaj już, gdy troszkę wyżej uniesiemy nasz wzrok, też tworzywo sztuczne, wszechobecne, ale tworzywo sztuczne wyglądające dobrze, zgrywające się z innymi elementami. Dobra, wracamy do kierownicy, bo tutaj przed chwilą byliśmy. Kierownica, mam wrażenie, troszkę spłaszczona u dołu. Fajnie obszyta, bardzo wygodnie leży w dłoni. Nie mamy tak nachalnego wspomagania też tej kierownicy podczas jazdy. Zarządzanie, czy to radiem, czy multimediami, podgrzewanie kierownicy. Tutaj już mamy zarządzanie zegarami, które za chwilkę Wam dokładnie zaprezentuję. Zobaczcie też, z jaką elegancją obszyto boczki tunela środkowego. Też taki materiał imitujący nam drewno, ale tak naprawdę to jest tworzywo sztuczne. Tutaj przeszycie nićmi i też trochę skórzanych elementów. Zapraszam panie Adrianie do środka. Pewnie będziesz miał ciężko tutaj wsiąść, ale spróbuj szczęścia. Ja wytrzepię buta. Nie odchodzi. No nieważne, no nieważne. Wyświetlacz 9,2 cala w Rexonie. Wyświetlacz, który prezentuje się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozwiązania multimedialne. Może jak już tutaj jesteśmy, to pokażmy od razu. Możemy mieć podział na mapę, na przykład na multimedia. Gdy wskoczymy troszkę mocniej w ustawienia, od razu zauważymy, że mamy też połączenie poprzez Bluetooth
Mamy możliwość podłączenia poprzez AUX, jest Apple CarPlay, Android Auto. Generalnie, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, Ssangyong się bardzo poprawił od minionej generacji. Dobrze reaguje dotyk na, dobrze reaguje ten ekran na dotyk, dobrze jeżeli chodzi o pracę samej też nawigacji. Moi drodzy, muszę przyznać, że bardzo fajnie to rozwiązano, prezentuje się atrakcyjnie i wizualnie i dobrze będzie prowadzić nas do celu. Jednak ten wyświetlacz 9,2 cala został doposażony przez kilka przycisków, tak żeby też trochę klasyki jeszcze zachowano, chociażby z poprzedniego Rexona. System multimedialny oceniam na plus, tak samo jak głośniki, które w tej wersji są naprawdę z powerem i po prostu możemy sobie troszkę głośniej muzyczkę posłuchać. Jeszcze szybciutko pokażę Wam, jak się może prezentuje ten system, to co pominąłem, te ustawienia, które też mogą zainteresować zdecydowanie, bo jest ich tutaj sporo, ustawienia dźwięku. Zegarka, radia, ustawienia wyświetlacza. To jest ważne, bo możemy ustawić na przykład dzień, dzienny tryb, nocny, albo podświetlenie automatyczne będzie się nam dobierało do tego, jak, czy jedziemy w dzień, czy jedziemy w nocy. Trochę szalenie sobie skaczę jeszcze po tych ustawieniach, ale tak naprawdę to, co najważniejsze jest, niestety system nie jest jeszcze w tej chwili dostępny w języku polskim. Ciekawe, czy jak już Rexton jakoś G4 mocniej pojawi się na polskim rynku, to będzie to spolszczone. Dobra, zostawiamy wyświetlacz, schodzimy trochę niżej. Tutaj olbrzymi system zarządzania klimatyzacją, podgrzewaniem. To jest tak obszerne i tutaj to fajne wykończenie i przeszycie skórą. System start-stop też w Rextonie G4. Działa dwustrefowa klimatyzacja, super. Podgrzewanie, wentylowanie foteli na jednym przycisku. Dwa gniazda zapalniczki i uwaga, popielniczka chciałem powiedzieć, zapalniczka. Fajka Seat, co nie możesz zapalić. Pewnie się cieszysz, że w tych samochodach jeszcze takie rzeczy montują, ale pozwolić palić ci tu i tak nie mogę. Miejsce na smartfon i tutaj było dla mnie olbrzymie zaskoczenie, bo zazwyczaj w samochodach nie ma miejsca na smartfon. Ja nie chcę telefonu przyczepiać do szyby. Jak mam nawigację, czy to googlowską, czy może inną własną, wolę sobie tutaj położyć telefon i wygodnie nawet większe smartfony się będą mieścić. Miejsce na USB AUXa. To też gumowo wykończone. Siedmiobiegowa manualna skrzynia biegów 7G Tronic. Tak się chyba dokładnie nazywa, też z Mercedesa. Tutaj troszkę gumowych elementów wszędzie. Piano black. No i niestety brudzi się i rysuje. Elektroniczny ręczny. Trzy tryby jazdy. Trzy tryby pracy napędu na cztery koła. Miejsce na kubki musi być w takim samochodzie. Podłokietnik skórzany. Nie jest regulowany. Ale podłokietnik, który skrywa naprawdę sporo miejsca. Tutaj możemy różne klamoty wrzucić. Sami widzicie, że już tam troszkę elementów leży. Też imitacja drewna i tworzywo sztuczne. Tutaj podoba mi się naprawdę bardzo wykończenie we wnętrzu tego samochodu. Lusterko niestety niezbyt okazałe. Nawitolowskie, które tutaj montowaliśmy podczas testu, wyglądało 100 razy lepiej. Ale jest na szczęście miejsce na okulary. Nie mamy szyber dachu. I taki też całkiem spore osłonki przeciwsłoneczne z lustereczkami. Panie Adrianie, jeszcze na chwileczkę dosłownie zapraszam Cię tutaj, żeby pokazać. Zamknę drzwi, żeby pokazać zegary. Mamy klasyczny obrotomierz, klasyczny prędkościomierz i pomiędzy nimi umiejscowiony wyświetlacz z naprawdę niezłą jakością, który umożliwia nam podejrzenie, może zaczniemy od początku, podejrzenie statystyk, czy to będzie spalanie, przebyty dystans. Widzicie, że płynność naprawdę na poziomie. Tutaj też możemy od razu uruchomić sobie prędkościomierz. I co fajne, tutaj zmieniamy sobie tryby tego prędkościomierza. Może być taki bardziej elegancki. W tym trybie niestety mocno przycina. Mi się to akurat nie podoba. Sprawdzamy, czy działa system wykrywania linii, multimedia, komunikaty z nawigacji i dodatkowe ustawienia. Tak jak mówiliśmy na początku testu Rextona G4, dostępne są dwie wersje jednostek, wysokoprężna i benzynowa, z tym, że jeszcze benzyniaki na polskim rynku nie są dostępne, klienci już zamówienia pewnie składają, od marca, kwietnia będą. Wysokoprężna jednostka klasyczna, mercedesowa, panie Adsonie. Tak, wielka macha, wielka przestrzeń, a silniczek wcale nie taki duży, bo zaledwie 2,2 litra. O mocy 181 koni mechanicznych, ta moc osiągana przy 4000 obrotów na minutę. To pójdę, odpalę, pokażę jak pracuje. Tak, pokażmy jak ten dieselek klasyczny pracuje. Maksymalny moment obrotowy to 420 Nm, zakres 1400-2000 obrotów na minutę. Bardzo dobre jest to w Ssangyongu Rextonie, że mamy tutaj łatwy dostęp do wszystkiego. Na przykład do świateł,
bezpieczników, akumulatora. Ale słychać takie trochę mercedesowe, nie? Takie starsze mercedesowe silniki. SsangYong Rexton G4 to samochód, który spokojnie możemy zabrać w cięższy teren. Nawet 5 osób? Nawet 7 osób. Nasz 5. No, nasza wersja jest 5-osobowa, ale możemy mieć wersję 7-osobową, o czym zresztą mówiliśmy. Samochód, który zabieramy w teren, poradzi sobie dzięki temu, że takie, a nie inne rozwiązania napędu tutaj mamy. Ale jest to przede wszystkim auto rodzinne, którym się cholernie wygodnie jeździ. Panie Adrianie, zacznijmy właśnie od wygody. Jak ci się siedzi? Fotele są bardzo wygodne. Można je bardzo fajnie ustawić pod siebie. Oczywiście wszystko mamy w elektronice. Dobre trzymanie boczne. Siedzi się tu naprawdę komfortowo, jak w jakiejś wyższej klasie. Nie powiedziałbym, że to jest SsangYong. Czuć w SsangYongu Rextonie premium. Klasę premium. I materiałami wykończeniowymi. I dzięki temu, jak się tutaj możemy usadowić. Widoczność. Widoczność bardzo dobra w obydwu lusterkach. Tył. Jako, że jest to długi samochód, to tak czuję się troszeczkę niepewnie. Dobrze, że mamy oczywiście system wspomagania kamer. Bardzo dobrze działa tu czujnik martwego pola. Miałem okazję go sprawdzić, jak wykręcałem. Ja jeszcze samochodu nie widziałem. SsangYong już mnie o tym informował, że zbliża się samochód, więc jest zajebiście. Ja dodam też, że jeżeli chodzi o wyposażenie tych kamer 360 stopni, to jest bardzo fajny asystent, bo mamy system aktywnego awaryjnego hamowania, czujniki ostrzegające o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i ciekawe, że jest nie tylko ostrzeganie o martwym polu, ale też układ, który ostrzega nas o pojazdach, które poruszają się z kierunku poprzecznego z tyłu. No i ma też oczywiście rozpoznawanie znaków drogowych. Komfort komfortem, ale powiedz mi, czy ty czujesz, że prowadzisz ponad dwutonowy samochód? Nie. W ogóle wspomaganie kierownicy jest super, nie jest za lekkie. Jest takie, jakie powinno być w takim samochodzie. Delikatnie musimy włożyć trochę siły. Wieniec kierownicy też bardzo fajnie leży w dłoni. Jedyne, co mi się nie podoba, to wystające przyciski na kierownicy, bo podczas szybszych manewrów miałem okazję szturchnąć któryś palcem i albo podgłosiłem radio, albo coś innego wcisnąłem. Tak, to niestety może się zdarzać podczas szybkich, nagłych manewrów, ale to nienachalne wspomaganie kierownicy po prostu jest dużo wygodniejsze niż we wszystkich napakowanych elektroniką SUV-ach. Skoro mówimy o komforcie jazdy, nie możemy zapomnieć o zawieszeniu. Zawieszeniu, które, moi drodzy, z tyłu i z przodu jest wielowahaczowe, niezależne. Zawieszenie, które idealnie sprawdza się w cięższym terenie. Zawieszenie, które też idealnie wybiera nierówności i poprzeczne, i nierówności, które po prostu możemy na co dzień spotkać na drodze. I co najważniejsze, ta bryła, chociaż wysoka, za bardzo się nie przychyla na zakrętach. Nie, mieliśmy okazję niedawno, możecie obejrzeć, testować pick-upa Mitsubishi to był. Mm-hmm. I był wielki, był wysoki i na zakrętach już czuliśmy te przechyły. Bujało z nim strasznie. Tam przez te piórowe zawieszenie, resory piórowe. Tak, tutaj, bo widzisz, piórowe zawieszenie w kapach ma to do siebie, że on lepiej pracuje, jak jest zapakowana paka tam, kurna, wiesz. I w nierównościach, aniżeli szybkiej jeździe po drodze. Kilogramami wtedy nie będzie je podrzucać i będzie dużo, dużo wygodniej. Układ kierowniczy ok, a jak skrzynia biegów? Siedmiobiegowa automatyczna w tej wersji. Skrzynia biegowa bardzo fajnie wyczuwa przełożenia. Delikatnie je czuć, oczywiście nie za bardzo. Układ skrzyni jest to jeden z tych, które ja preferuję, automatyczny. Mercedesowy zresztą. Jest świetny. O czym wcześniej mówiliśmy. To jednostka, która... No, po prostu jest silnikiem, może jak będziemy przyspieszać, ta kultura pracy trochę będzie dla nas męcząca, bo jak tak trochę przygazujesz, weź przygazuj. No to wtedy tak ten silnik trochę wyje, prawda? Wtedy go słyszymy, ale i tak kabina jest po prostu bombowo wyciszona jak na tak duży samochód. No, tylko jestem ciekaw, jak sprawuje się w warunkach autostradowych, na które ty się możesz wypowiedzieć. To ja ci powiem, jak sprawuje się w warunkach autostradowych. Przy 130-140 nie słyszymy kompletnie nic. Ale szalony drive'a skręca. No zobaczcie, jak się wygodnie tym samochodem manewruje, mimo to, że mamy tak duże gabaryty i tak dużą wagę. Ale przez to, że jest ten układ kierowniczy aż tak mocno niewspomagany, to czasem ta druga ręka jest potrzebna, żeby solidnie skręcić, nie? No, powinno się ogólnie oczywiście dwie ręce zawsze trzymać na kierownicy, ale wiadomo jak jest. Ale tym samochodem po prostu musimy troszkę mocniej
pomanewrować. Od razu może pokażmy przyspieszenie. Zwłaszcza w terenie jest potrzebne. No właśnie Mercedes, jak stary Sangion pojechał. Czujecie, nie? Że troszkę tak wyje. No ta jednostka 2.2 niestety nie charakteryzuje się jakimś bardzo, bardzo dobrym przyspieszeniem. Zresztą w ogóle brak danych wam powiem na temat przyspieszenia jeszcze. Te pierwsze metry takie są dość ospałe. Tak, dość ospałe, ale wystarczy nam spokojnie po autostradzie się poruszać, jak już się te ponad 2 tony rozbujają. Maksymalnie około 190 km na godzinę bodajże może ta jednostka pojechać. No jak spalanie, moi drodzy? Spalanie w tym samochodzie, komputer pokładowy pokazuje różnie, ale tak naprawdę możemy osiągnąć spokojnie 10 litrów na 100, jeżdżąc trochę takimi drogami jak ta, trochę przez miasto, trochę po ekspresówkach. Producent twierdzi, że 8 średnie spalanie, no ja 8 nigdy nie osiągnąłem, ale faktycznie 10, 12 też... 10-12 też możemy, w zależności od tego, jak będziemy się poruszać, osiągnąć. No i napęd na 4 koła, to jest bardzo ważna kwestia w tym samochodzie. Ty trochę odczułeś różnicę, jak w trudniejszy teren wjechaliśmy. Tak, jak już później przerzuciłem się na 2 i wjechaliśmy w taki błotnisty teren, gdzie wycofywałem, to już trzeba było włożyć więcej siły w nacisk pedału gazu i trochę te koła przemieliły, natomiast jeśli ustawimy sobie napęd 4x4 i wjedziemy w teren, to jest po prostu czysta frajda. Tak, bo mamy tutaj 3 opcje, zresztą mamy tutaj przycisk 2H, 4H, 4L, 2H napęd tylny domyślnie jest w ogóle Sangyong Crexton w najbiedniejszej wersji, najuboższej, sprzedawany jest z napędem tylko na tylną oś, ale jak mamy napęd na 4 koła, no to wtedy możemy sobie albo wybrać 4H, albo 4L do niższych prędkości, do cięższego terenu. Możemy jechać już w prawo. Też jest bardzo ważne, że zabrakło nam tutaj blokady mechanizmów różnicowych, no ale mówmy się, to jest bardziej już SUV, to jest bardziej SUV, który będzie pasował do miasta, ale który też dzięki temu, że mamy taką, a nie inną konstrukcję, zabierzemy w cięższy teren. I po błotnistych drogach, jak w jakiś cięższy, błotnisty teren się wybierzemy, też spokojnie możemy jechać. Cennik tego auta jednak jest czymś, no, chyba takim najbardziej zaskakującym. Nie będę teraz się tutaj rozbijał na to, co musimy od tej najuboższej wersji sobie, za co musimy dopłacić, żeby było lepiej. No jest napisane wszystko na stronie producenta w ogóle. Strona Sangyonga jest tak bardzo fajnie przystosowana pod klienta, jest tak fajnie opisane, są porównane te opcje, że naprawdę polecam, bo sam sprawdzałem. No to fajnie. Słuchajcie, ceny. Taka, jaką jeździmy, to jest niestety niespełna 200 tysięcy złotych, około 190 tysięcy złotych. I dużo, i niekoniecznie, bo jeżeli spojrzymy na cenę, no to faktycznie może nas trochę przerażać. Sangyong 200 tysięcy, ale słuchajcie, to auto konkuruje z modelami, które kosztują dużo, dużo więcej, które kosztują 300, a nawet 400 tysięcy. No, Sangyong ma w ogóle niski próg cen, jeśli chodzi o te najbiedniejsze, i o te wysokie, to też nie jest jakiś strasznie duży rozstrzał między nimi, akurat no, może w Rexstonie, bo to jest prawie 100 tysięcy. Ale... No tak, bo 109 tysięcy kosztuje wersja podstawowa. Krystal, my mamy szafirka ze wszelkimi wypasionymi dodatkami i to już jest praktycznie 190 tysięcy złotych. W automacie z napędem na 4 koła, z wszystkimi systemami bezpieczeństwa, no ze wszystkim, co może być tutaj dostępne, łącznie z wnętrzem, które jest naprawdę bombowo wykonane. Sangyong Rexton G4 na kanale Git Gracze i Testerzy. To będzie taki trochę miesiąc SUV-ów, bo wkrótce test X-Traila, wkrótce test Kodiaka, więc będzie się działo. O, samochód, na który czekam. No to będziesz miał okazję sprawdzić. Podobno dostaniemy wersję z takim mocno wciągającym paliwo silnikiem benzynowym. Zobaczymy w praktyce, jak się to sprawdza. Tymczasem dziękujemy wam za spotkanie. Kolejny odcinek MotoGitów już za nami. Samochód bardzo fajnie wyposażony, technologicznie pięknie wyglądający. Musi się po prostu podobać ta konstrukcja. No i też samochód, który w przeciwieństwie do wielu SUV-ów i crossoverów możemy zabrać w teren i nie musimy się martwić, że ugrzęźniemy gdzieś w błocie, bo tak się stać nie powinno. Do zobaczenia, cześć! Siema! Kurwa! Do usłyszenia w To też skóra nappa taka pikowana trochę. Co? Skóra nappa pikowana. No ja tak powiedziałem, że to jest nappa. Bo to nie nappa. Dobra, lecimy. O ty kurwa, dawaj pół. Dupkę. Kurwa.
Zabierz tę nogę stąd! Kurwa! Gówno jakieś ci się przykleiło znowu! Weź ten kulas. No gdzie kurwa tego kulasa zawinę? Niczego nie dotknąłem. Na sufit zawinę jeszcze. Niczego nie dotknąłem. Dobry. Będzie glamał kurwa w teście jeszcze. Cipikałeś cichutkie. Cipikało. Już? Kurwa. Odejdź z mojej strefy komfortu. Otwórz mu. Zdążył je... Sam ten to swój podcast z tobą. No weź, bo zniszczysz zamek! O kurwa! Z dwóch stron mnie na... Jak ruszył! Jakbyś mógł mnie zabrać, to żebym wrócił. No zamykaj, bo przeciąg!